Siemanko, z tej strony Boluś, a ja witam was już w trzecim odcinku z naszej polskiej farmy, czyli Farm Expert 2017. I od razu was przepraszam, bo wiem, że ten odcinek miał się pojawić na weekend, ale jak sami słyszycie, jestem troszkę chory i wczoraj jeszcze tym bardziej nie było mnie w domku, nie wiem jak dla was tego nagrać i poleciał hurdwort, ale dzisiaj już sobie to oczywiście nadrabiamy od samego rana, nagrywamy tutaj odcineczek i jak sami widzicie, bardzo fajny sprzęt dzisiaj, coś innego, takiego czego jeszcze nie było na kanale, nie myślałem, że się pojawi, dopiero tak jak przeglądałem sobie tam troszeczkę sklep, doszedłem do tego, że mamy tutaj taki typowy opryskiwacz szklarniowy oraz wózek, którym będziemy jeździć właśnie pomiędzy tutaj tymi rządkami pomidorów, papryki czy też ogórków. Jak sami widzicie, też już wszystko nam tutaj dorasta i dzisiaj lecimy na full grafice. Lecimy na full grafice, bo tak ostatnio przez przypadek wam powiem, że odkryłem na full grafice, mamy przy tych moich ciągnikach, tamtych wiecie, bez dachu. Mamy wszystkie te kamery cofania, lusterka, wszystko to działa dzięki właśnie full grafice, tak jak mamy też i farmingu, ale bez zbędnego gadania zasiadamy sobie do naszego wózka i możemy powoli ruszać. Także odpalanie, kierownica działa. O, oczywiście teraz trzeba pamiętać, bo mam wyłączony hudy, ale może włączę. O, i czekajcie, teraz by można było na F1 nawozy na tym polu siedzieć. O, mamy wszystko o sadzonkach, ile wszystkiego mamy. Troszeczkę poczytałem o komentarze, które mi tam mówiliście. Czemu mnie to nie chce puścić? O, już, już. Czasami się coś tu nam buguje. Poczytałem tutaj wasze komentarze. No i dowiedziałem się, żeby jeździć co drugi rządek, nie co jeden. Czekajcie, musimy tutaj jakoś wjechać. Ten wózkiem strasznie dziwnie się jeździ. Lekko tutaj skręcę, on już gdzieś leci bokiem. Dlatego też musimy uważać. Ale myślę, że możemy na razie hudy włączyć, bo one jak strasznie dużo nam zajmują tego ekranu. Także co, literka T. I lecimy powolutku tutaj. O, ja cię kręcę, będzie ciężko. Nie, musimy jednak jechać w środeczku wózka, ponieważ no ja niestety, ale w szklarni nie dam rady, nie mamy aż takiego dużego pola widzenia. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Cieszę się, że jest ta seria jednak na tym kanale, bo spotkała się z bardzo dużą aktywnością i też pozytywną u większości z was. Można, nie, ja on sobie jak jedynkę zarzuci, to po prostu ma czasami takie zmuły i jak tam traci biegu, to nagle ma takie szarpnięcie, skrzynia rozwalona, no wiecie jak to tam bywa u nas. A tu mam bardzo dużo miejsca do zawracania, cieszy mnie to bardzo. Ogólnie szkoda, że z kabiny nie pokazuje, że mamy procent. Dobra, czyli jak jechaliśmy teraz w tym, to możemy sobie jechać teraz w tym rządku kolejnym. Wow, tutaj jakieś, widzimy, leżą różne... O, czemu on tak do tyłu mi bujnął? Czekajcie. Nie kminie tego. O, dobra, poszło. Nie, mu załapuje do tyłu, strasznie dziwne. Nie rozkminiłem jeszcze do końca tego wózka, ale mi się już wybrudził i ja cię kręcę. Także no bardzo ważne pryskanie jest, tutaj dzisiaj nawozimy. Będziemy pryskać raczej poza odcinkiem, bo nie chcę wykonywać tych samych prac, wiecie, na tych samych odcinkach. I ogólnie zaraz sobie tutaj porozmawiamy, jak ten tydzień będzie wyglądał, bo już naprawdę tych serii mi się naroiło i chcę teraz właśnie, żeby polecieć, bo troszeczkę cierpi nasza seria singla na Bolusiowie, dlatego też albo dzisiaj, albo jutro się pojawi, nie wiem jaka dzisiaj druga gra bije na kanał, to zależy kto dzisiaj tam będzie. Ogólnie Brączek już jest, nie poszedł dzisiaj do szkoły, bo jest po wycieczce i lecimy zaraz nagrać polską wieś, upina nam mody, ponieważ na polskiej wsi pomyślałem, że będzie mega akcja, jak zrobimy sobie kiszoneczkę na trzy osoby, czyli jeden będzie jeździł sieczkarnią jednorzędową, a dwóch będzie pojeżdżać, dlatego myślę, że to bardzo fajnie będzie wyglądało. A tutaj już wiem czemu, jak mu damy gaz trochę, to go tak odrywa strasznie od podłoża, to już wcześniej też zauważyłem, takiego drifta troszeczkę robi, jakby w wózku widłowym też cisnąć gaz na maksa, to by troszeczkę tam oderwało go. Więc na polskiej naszej wsi z Brączkiem szykuje się naprawdę mega mega akcja. Czekajcie, jakbym teraz sobie, ole mało tego nawozu. Nie mam pytań, będziemy musieli, tylko że ja na gospodarstwo teraz nie dojadę, dlatego też najwyżej trudno będziemy, chyba że mamy tutaj magazyn, ostrzeżenie, twój jest pusty, okej. Musimy zobaczyć, czy mamy magazyn, czy magazyn jest dostępny. Czekajcie, to jest, później wystarczy, że ja wjadę. Czemu mi nie chcesz jechać do przodu? Krzychu! O, teraz możesz jechać.
Tak, musimy później wjechać sobie w ten tutaj przedostatni rządek, żeby to dobrze opryskać. Lecimy szukać sobie magazynu. Ogólnie mam zaznaczone na mapce, żeby tutaj przyjechać, ponieważ na tym musiałem na kołkach, bo jeszcze nie rozkminiłem, czy można go tutaj przenieść. Wiem, że do tamtego gospodarstwa można sobie przenieść do domu tak zwanego, dlatego przenosiłem. A tutaj musimy niestety, ale chyba wyjść i poszukać magazynu. Dobra, zgasimy go. Wychodź mi stąd. Czekajcie, tutaj na pewno nic nie znajdziemy, ale tutaj wcześniej widziałem... Jest. Co to jest? To jest sklep, sale, wyprzedaż? Ja cię kręcę. Co my tutaj mamy? Skupa, żeby było... O, super, czyli tutaj będziemy mieli skup, który jest bardzo, bardzo blisko naszego gospodarstwa sadowniczego. O, świeże owoce. No, może być. Czekajcie, to jeszcze potrzebujemy... Trochę lipa by była, jakbym musiał teraz jeździć po nawóz. Niby tutaj coś mamy, ale czy to jest magazyn? Na tamtym gospodarstwie by mi od razu się wyświetliło, że naciśnięte, aby wejść do magazynu. O, szpoki już przyleciały. Czekajcie. Tutaj no leżą palety z różnymi nawozami. Nie wiem, spróbujemy tutaj podjechać, ale nie obiecuję, że coś tutaj będzie. Kurczę, szkoda by było. Bo naprawdę teraz no nie ma jak tutaj dowozić tego inaczej nawozu. Poprzez, czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. Musiałbym po prostu, ale nie wejdę, tak? A jakbym chciał opryskiwać, też się do niego nie da niestety wejść. Dobra, polecimy, zobaczymy. Jeśli nie, to po prostu na dzisiaj mamy też jeszcze jedną pracę, ponieważ chcę zrobić te odcinki, żeby wam się nie nudziły, tak jak ostatni odcineczek. Czyli troszkę w szklarni popędziemy, troszeczkę popędziemy też na gospodarstwie sadowniczym, gdzie jest troszeczkę też więcej pracy. Także mówię, polska wieś niedługo będzie naprawdę niezłym odcinkiem. Z singla też tam coś ciekawego się szykuje, ponieważ dostaję głębosza i od Unii. I sobie trochę pogłęboszujemy. Rozpocznij oprysk. Chciałbym enter. Nie pójdzie. Pojemność nawozu, areał, kurczaki. Kurczę, no. Szkoda. Naprawdę szkoda i powiem wam, że taki troszeczkę błąd gry, no ponieważ no teraz około 5 minut takich w rzeczywistości zajmuje nam jazda tym oto sprzętem z jednego na drugie gospodarstwo. Poczekaj. Rozpocznij oprysk, odłącz, zmiana kierunku. Nie, coś mi tu wyskoczyło, ale nie przyuważyłem co. Nie, raczej tu nic nie znajdziemy, wiecie. Trudno, nie damy rady. Także my będziemy sobie pryskać w kolejnych odcinkach, ja wam tylko pokażę, jak bardzo ładnie wyglądają sadzonki. Ja sobie to po prostu poza odcinkami, no najwyżej troszeczkę czasu mi to zajmie, ale nie narzekam, lubię w tą grę sobie pograć, nawet na singlu, dziękuję za otwarcie. Tutaj mamy, jak widzicie, pomidorki. Aktualnie żyją 58 dni, tak jak wtedy, co sobie przyspieszaliśmy. Aktualne sobie dojrzewanie. Ilość owoców mała. O, i jestem teraz bardzo, ale to bardzo ciekawy, czy zwiększyła nam się po daniu nawozów ilość, bo wcześniej miałem średnie. Tutaj mamy ile? Przeciętna. Może i wtedy też nawet pisała przeciętna. Tutaj właśnie oczywiście mamy łogórki. A w tym pierwszym byśmy mieli paprykę? Chyba tak, zaraz zobaczymy dokładnie, zaraz wam wszystko opowiem. Tak, dokładnie, tutaj mamy paprykę i co się dzieje, czekajcie, to było pryskane, przeciętna, szkoda, ale no jeszcze lepsze to niż słaba, także ja tu będę wszystko po kolei dawał i będę się uczył. Bo na pewno troszeczkę będę musiał się pouczyć o tych opryskach, chyba że ktoś ma... O, widzicie? Nie była pryskana. Kurczę, no i teraz nie wiem. Trudno. Error w systemie. Błąd poszedł, trzeba zresetować Windowsa. Ale bez zbędnego gadania, my mamy pracę w sadownictwie i przenosimy się na traktorek, który będzie do domu. Wejdź to. Tak, to jest ten ciągniczek. Mam podpiętą kosiareczkę? Mamy podpiętą kosiareczkę. A i tutaj, no mamy w tamtym ciągniczku, wiecie, mamy tą całą belkę z przodu. I tam mamy wysoko tą nawigację, to bardzo ładnie to widać, ale tutaj po lewej stronie, jak możecie zauważyć, też oczywiście mamy kamerę z tyłu zawieszoną. No i co, bez zbędnego gadania, lecimy sobie poobcinać troszeczkę trawę. Zobaczymy, jak ta robota będzie nam szła. Myślę, że jeszcze kilka odcinków z tej właśnie serii się pojawi, tylko mówię, no raz w tygodniu, a później, bo tak czytałem, że wam się strasznie to podoba i jedynie co będę chciał zrobić, to będzie to gospodarstwo jakieś, prawdopodobnie z krowami. Też oczywiście załaduję sobie kasy do fulla, kupię wszystkie potrzebne maszyny i będę chciał zobaczyć, jak będzie wyglądało oprzątanie zwierząt.
Dlatego też będziemy sobie rozkminiać to po tej serii, to zobaczymy, ale już możecie pisać jakieś tam ciekawe komentarze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie co, ja ogólnie bym sobie przyspieszył to o miesiąc, żeby zobaczyć, czy nam to w ogóle wzrośnie. Mechanika, 31 dzień, czekaj. No troszeczkę pewnie teraz FPS-y nam spadną, no bo na full grafice jednak mój komputer nie jest jakiś tam świetny, ale ważne, że sobie radzi. Ja czekałem na to, żeby nam się trawa tutaj urosła większa, ale tam też da się ciąć, także nie ma problemu. Czerwiec, myślę, że też nie ma co za dużo przewijać z racji tego, że tu mówię, muszę popryskać jeszcze innymi opryskami to wszystko. Ale przykopał, a tutaj tak, rewers nam się rusza faktycznie. Jeszcze biję sobie, bo już zapomniałem, tu będzie opuszczenie i będzie rozpocznij cięcie te. Jak widzicie, trawa się skraca, tak, skraca się troszeczkę. Dobra, wsiadamy do środeczka, włączamy sobie chudy i możemy powoli śmigać, znaczy dwójeczkę sobie zarzucimy. No, trochę tam skraca, nie za dużo, ale skraca. Czekajcie, jakbym jeszcze sobie podwyższył z miesiąc. Da się M, da się M wziąć. 30 dni, trochę dużo. M, weź mechanika, jeszcze czekaj. Poproś o paliwo. Kurczę, czekajcie, teraz mam pomysł. Skoro mogłem prosić o paliwo, to ciekawe, czy nie mogłem prosić o oprysk. O, lampy nawet działają w nocy. Spoko sprawa. O, tam nasze drzewka urosły. Czekajcie, gdzie to było? Mechanika. Napraw, czekaj, zapisz. Kurczę, musiałbym wejść teraz, a to zobaczymy to później. Dobra, obcinamy sobie ogólnie to. A, jest trawka wyższa, zobaczcie. Ło! No i teraz od razu mamy i różnicę. Jednak dobrze, że przewinąłem, dobrze, bardzo dobrze. Także no mówię, co jeśli chodzi do kolejnej serii, to będziemy myśleć dopiero jak kończymy tam. Na pewno muszę zrobić coś z tą bruzdą, bo ja nie wiem jak to się po prostu zdarzyło, że mi to tak akurat wyszło. Ciekawe, czy z tą trawą taką da się coś zrobić ciekawszego. W sensie, że wiecie, to jakoś pozbierać, żeby nam to nie leżało między rządkach. Może są tam jakieś... może są tam jakieś właśnie glebogryzarka, coś w tym stylu, żeby pomiędzy tutaj naszymi rządkami wszystko przyjechać. Co to motylki latają? Ej, nie wiem, czy były wcześniej motylki. Może dlatego, że teraz wszystko dojrzewa? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A, bo miałem wcześniej wyłączoną, no tak, niepotrzebnie. No i tu oczywiście stajemy dęba w naszej bruździe. Nie wiem, czy jeżeli to przyjadę teraz z gruberem, to pewnie po niższe krzaki, ale chociaż chciałbym przejechać gruberkiem tutaj, wiecie, po... no po tych samych bruzdach, tak wjechać między rzędzie i to rozciągnąć, żeby no nie wpadać, bo jednak trochę tych prac polowych się tu robi. O, i teraz nam trawka nie zostaje, nie wiem czemu, no, ale ważne, że się kosi. Znów nam tak wyszło, że praktycznie robimy po nocy, dlatego też dajmy czas na 24, może troszeczkę czasu nam pójdzie. Bo mamy chyba około godzinki 6 rano, jak to się zawsze tam przenosi. A nie, po prostu jest jakiś błąd gry i zależy, gdzie ja troszeczkę skręcę, to wtedy nam się to tak przenosi. Dobra, dajmy troszkę większy łuk, żebyśmy się zmieścili. Wprawdzie to też bym mógł... albo dobra, będę ciął rządek przy rządku, po to mamy rewers, więc będziemy z niego korzystać. Nie muszę się natrudzić bijaniem biegów. Dobra, ciśniemy znowu strawką. Aha, czyli jednak trzeba za każdym razem po podniesieniu włączyć. No spoko sprawa, czyli wałek nam się wyłącza. No teraz jak widzimy w ogóle trawa nam, o, zostaje nam tylko od czasu do czasu. Tutaj właśnie jeszcze co mnie boli w tej grze, to że te cienie, to co chwilę się zmieniają, ale z racji tego, że słońce jest jakby takie dynamik, w sensie, że cały czas się przenosi, tu gdzie nie spojrzymy, to inaczej już cień pada, tak bardzo nawet realnie. Tylko że no podczas jeżdżenia maszynami czy coś, jak widzicie, cały czas tu jest jasno, nagle się robi ciemno. Takie duperele, ale ogólnie bardzo fajnie to słońce wygląda, gdy nam się odbija po monitorku. Więc do zdjęć, czy też do nagrywania jakichś ciekawych filmów będzie super sprawa. Jeśli chodzi o MP, właśnie dzisiaj włączając grę od razu na samym począteczku wyskoczył mi reklama polskiej folii do sianokiszonki. Czyli jakaś aktualizacja musiała być, której jeszcze no wcześniej nie zauważyłem. Może to była aktualizacja od MP, także jak Ada dzisiaj tylko powróci, to od razu sobie zobaczymy, czy wszystko działa. Ogólnie mam tak zawalony nos, że to jest jakaś porażka. Ten tydzień pewnie spędzę sobie w domu i nic ciekawego nie nagramy na zewnątrz. Ogólnie czekamy też na deszcz.
straszna porażka, bo temperatura spada w nocy do 4 stopni tylko już. W tym tygodniu nadawali, że będzie do ponad 50 litrów na metr kwadratowy, także bardzo dużo. Tylko oczywiście pewnie nie u nas, z tego co gadałem z Tanasem, u Tanasa padało, u Brączka na wycieczce w Krakowie padało. Tylko oczywiście pewnie u nas nie popadało. A no ja już z chęcią bym wjechał sobie z orką orać to, no ale jak widziałem z tego co sąsiad zrobił, to jest po prostu nie do uwierzenia. Jeszcze nigdy nie widziałem tak zoranego pola. Nie dość, że pół od poprzeczniaka to było tak skrobane, nie wiem, na 5 cm, coś mniej więcej w tych okolicach. To później, gdy już pół wszedł, to nie, wiecie, no jak to zboże tam powypadało, poodrastało, no to takie gdzieś było zboże takiej wysokości. No to nie dość, że wszystko wystawało z tej ziemi, to tylko takie bryły to lekko poprzykrywało, a bryły gdzieś takiej wielkości. Z daleka to widać ode mnie, jakbym z okna tylko stanął, to wszystko to widać, a pole jest mniej więcej w okolicach 700 metrów od mojego domu gdzieś. Także pozdrawiam bardzo serdecznie, nie wiem, trzeba czekać teraz na deszcz, żeby to rozbić, bo na pewno nie w taką suszę. No i teraz powiem wam, no czekamy, na razie czekamy, nie spieszymy się, no choć niebawem, no terminy już będą naprawdę napięte. Ale mam nadzieję, że jak już później kuboty przyjadą, troszeczkę mi pomogą z obornikiem, z orką, ja sobie najwyżej już tutaj zoram jako tako, żeby cokolwiek już tam zasiać, no póki nie popada, to i tak nie zoram, bo nawet powiedziałem, że nie ma mowy, że będziemy wjeżdżać, teraz też jest takiego zdania. Sąsiad tutaj 2 dni męczył jedno pole agregatem, po właśnie takiej orce ekstremalnej, że tak powiem. No i niestety nie udało się nic z tym zrobić. Jeszcze gorzej, bo ubił po prostu to wszystko, co było wyorane, dlatego też porażka. I my będziemy na razie czekać, więc no, myślę, że z tego jakiś vlog, właśnie vlog mam do sklejenia dla was z okrywania kiszonki, tak jak mówiłem. Czekajcie, bo mi się niestety kliknęło na kierownicy 2 razy to. I teraz polecimy tędy. Oj, czekajcie, moment, opuść i teraz do przodu, no. O to mi chodziło. Jak już raz mi się pomyliło, tak już koniec. I właśnie, jeszcze dziękuję też za wasze komentarze, bo czytam przy tej serii, czytam, ponieważ chcę się troszeczkę dowiedzieć o, jakby to powiedzieć, o sadownictwie. Dlatego też dziękuję, że dowiedziałem się o tym, że ten mój opryskiwacz drugi, co jest taki na tych słupkach, jest to ślęza. I nim bardziej pryska się właśnie tutaj te krzewy niż drzewka, tamten jest do drzewek. Także dziękuję bardzo za te komentarze, ponieważ no, dostosuję się do nich i na pewno przy następnej takiej akcji już będziemy troszeczkę mądrzejsi. Teraz czekajcie, jeszcze tutaj nam sporo zostało, mamy już 18 minucinka. Strasznie tutaj leci, ponieważ no, zawsze jest jakiś temat do gadania. A może teraz troszeczkę w środeczku sobie pojeździmy. O, mamy lustereczko, powiedz przecie. Patrzcie jak jest cofanie, zajebista sprawa ogólnie. Super jest ten fakt, że gdy na przykład cofamy sobie pod jakąś maszynę, pokazuje nam ile metrów od niej się znajdujemy. Ty już tniesz czy nie tniesz? Czekajcie. Dobra. Dobra, teraz nie zna... O, motyl! Panie, usiądź mnie na tym, od razu mnie podejwało kosiarkę. Pa, jak poszedł, kurna, dziot. To się... No nie, już mi w gardę tak zaschło, że po prostu jest tam Sahara. Będzie mnie pewnie kaszę teraz już dusił. Czekajcie, coś miał powiedzieć. A, dowiedziałem się, że właśnie te tłumniki, które mamy tam pod ciągiem, i to jest z racji tego, żeby te spaliny, to wszystko nie leciało na nasze drzewka i krzewy. No wprawdzie mamy rację, no tak jest jak w samochodach praktycznie. Także też dziękuję bardzo za podpowiedź. Teraz jeszcze musiałbym sobie przypomnieć, pewnie jak będę jakieś prace tam wykonywał, to też będę dużo rzeczy już wiedział. Myślę, że w kolejnym odcinku podniosło nam się, czy nie podniosło? Podniosło, dobra. W kolejnym odcinku, no właśnie, co w kolejnym odcinku? Czy teraz już idziemy do fazy właśnie takiego wzrostu, żeby nam... Chyba tak, pójdziemy już do takiej fazy wzrostu, żeby już powoli coś można było zbierać, chyba że właśnie tą ślęzą byśmy wykonali jeszcze jeden zabieg oprysków, teraz może na insekty, nie wiem, albo na te herbicydy zrobili, będziemy kminić to, dlatego też czekam na wasze propozycje, co wy byście chcieli zobaczyć, wiecie jaki mamy asortyment na podwórku, także możecie spokojnie teraz pisać wszelakie komentarze na temat co robimy w kolejnym odcineczku.
Ja wam jak jeszcze zdążę, pokażę wam, albo może już następnym, jak zajebiście są zrobione gospodarstwa, które nie są grywalne. No to jest po prostu miazga, powiem wam, że chciałbym zobaczyć takie gospodarstwa w Farming Simulator 2017, ponieważ jak są modelowo zrobione, różne tuperelki są właśnie na tych gospodarstwach, tak jak ja lubię to robić, tylko że mówię, no często takie gospodarstwa nawet się nie udają, jeśli jest zrobione w wielofunkcyjne, tak? A tutaj są takie gospodarstwa niegrywalne, jest ich, nie wiem, około 10 różnych, że tak powiem, gospodarstw, także też sporo roboty, sporo modeli, ale bardzo fajnie to wygląda. Przyjemna dla oka i też dla gry, że nie jedno i ten sam budynek, tylko w różnych tam kątach ustawiony albo pomalowany inaczej. Nie, tutaj tak tego nie ma, dlatego też skupili się troszeczkę nad tym. Chyba że dzisiaj może wieczorkiem poleci jeszcze FIFA, bo bym zaczął sobie tą karierę Huntera. Ale tego nie wiem, zobaczymy jak to nam wszystko właśnie wyjdzie w praniu. Jak tam właśnie wyjdzie z modami, teraz zaraz lecimy sobie do Brączka nagrać polską wieź i tam wykopki, także już zapraszam. Do Adasia, nie wiem, może wreszcie polecimy jakieś te case'y, bo no długo czekamy. No i wreszcie Czeska, też już upinam tam mody, żeby ktoś wreszcie z nami wszedł, bo arka dość często nie ma. I chcemy to dzisiaj tak nagrać na momencie, żeby później do mnie też poleciała jak najszybciej ta kiszoneczka. O, zapomniałem włączyć. Dobra, tu już przeciśniemy i myślę, że po tym ostatnim rządku będziemy sobie kończyć. Troszeczkę więcej z krzewami się tutaj widzę, bawimy. Widzę, że na lusterku to też fajnie znika, choć nie jest to tak dokładnie, trochę większa pikseloza, że tak powiem, na naszych lustereczkach. Gdzie to ono w ogóle się... A, ona jest do tylnej belki tutaj przywiązane. Też tak mówię, kurde, skąd ono mi tu zwisa. Dobra, tu i mamy ostatni rządek. Finish, że tak powiem. I kończymy dzisiejszy odcinek. Ale tu żeś grażyna pocisnęła, no powiem ci, że żeś wyrwała na koło. Tak. I teraz opuszczanie dopiero, kurde, cały czas mi się myli. Dobra. Ogólnie tnie? Tnie. No, że trzeba będzie nałoszczyć. No i właśnie, no czekam. Czekam, zobaczymy co mi zaproponujecie, żeby robić w kolejnym odcinku. Czy już lecimy z jakimiś zbiorami? Czy też nie? Zobaczę jak długo będę musiał przewijać. Też będę musiał jeszcze sobie popryskać, także sporo tutaj mi zajmie czasu to na singlu. Chciałbym, żeby już to MP było, byśmy sobie to MP odpalili i już jako tako by to szło. A ja co? A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę w tym kolejnym odcineczku i mam nadzieję, że te 2000 łapek prawie dobijemy, bo tak było w pierwszym, może i w drugim, już nie patrzyłem dokładnie. No fajnie to wygląda. No ubrudzone jest masakrycznie, także musimy kupić sobie myjnię naszą na gospodarstwie, czyli kolejne wydatki. I ja wam dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę. Do wieczorka, bo mam nadzieję, że jakiś odcinek się pojawi wieczorem. I co? Piszcie, komentujcie, subujcie, lajkujcie. Na razie, trzymajcie się, cześć!